Jesteście wspaniałymi osobami, które przyczyniły się do tego, że w naszej akcji Gorączce Złota zebraliśmy w tym roku 12,5 tysiąca złotych. Być może są to liczby mniejsze niż w latach poprzednich, ale musimy zrozumieć, że społeczeństwo też również niezachojnie wrzuca datki do naszych puszek. Także przyjmujemy to z wdzięcznością, to co zebraliśmy. Muszę pochwalić się, że jesteśmy rejonem, który najwięcej zebrał pieniążków. Ogólnie w województwie opolskim zebrano 34 tysiące złotych, z tego 12,5 tysiąca jest zebrane w Kędzierzynie. W mieście Opolu, gdzie to jest potężne miasto, zebrano tylko 9,5 tysiąca. Także jesteśmy na plusie. Dla tych, którzy nie wiedzą, na co te pieniążki są przeznaczane, to powiem tak. Już w miesiącu lipcu zorganizowaliśmy dwie wycieczki. Jedna była organizowana do kopalni Gujdo w Zabrzu. Druga statkiem po Odrze. Uczestniczyło około 100 uczniów. Także dla tych, którzy już z tego skorzystali, była już jakaś atrakcja. Resztę pieniążków przeznaczamy na dożywianie. Dzielić się to jest rzecz szlachetna. Ja jestem naprawdę pod dużym wrażeniem Państwa, którzy tu przyszliście do nas i ci, którzy pomagają, pomagać tej drugiej osobie, która w tym momencie znajduje się w takiej gorszej sytuacji niż my. Dzielmy się. To jest coś pięknego, że możemy pomagać ludziom. Akcja Gorączka Złota to już tradycja. I ja mam nadzieję, że nasze serca będą zawsze otwarte dla pomocy. Coraz w takim dobie, kiedy wszystko szybko się dzieje, mamy dużo zajęć, coraz mniej myślimy o tej drugiej osobie, która obok nas siedzi w ławce, która jest w domu, która przejdzie przez ulicę. Ale to, że macie chęć pomocy, to jest piękne. To jest piękne, że chcecie pomagać. Mam nadzieję, że zostanie wam to, żebyśmy pomagali swoim bliskim i niekoniecznie znajomym. Pomagajmy, bo ludzie na to zasługują. Dziękuję bardzo za wspaniałą akcję, panie prezesie. I proszę o kontynuację. Około 1,5 tony tego było, także przez moje ręce to wszystko przeszło. Przeliczone, ale ja proszę o kontynuację. Chcielibyśmy, bo... ale tutaj musi być też wola i państwa. Powiedziałam, będą... małe województwo, duże serce, tak. I na pewno pomożemy. Mam nadzieję, że znowu będziemy w przyszłym roku wkładali tą swoją cegiełeczkę do tego kontenera, do tego woreczka, do tej skarbonki, w zależności. Bo chyba dla pana, jak rozmawiałam tutaj z państwem, to oni się cieszą, że mogą pomóc, żeby osoba w szkole, która nie ma pieniędzy, rodzice nie mają pieniędzy, żeby obiad zafundować. I jesteśmy obojętni, no my jemy bułeczkę fajną, a ta druga osoba nie ma tego w domu. I dzięki takiej akcji, to powiem tak, tylko taki jeden przykład, dzięki takiej akcji zje, no różne sytuacje są w domach, prawda? Ale cieszmy się, ja widzę, że tutaj panowie się zawsze są tak zadowoleni, że jednej duszeczce, jak powiem tak, duszeczce pomogli. I jeszcze raz apel, proszę o kontynuację, a do państwa prosimy o jeszcze i mam nadzieję, że będziemy zawsze pomagać. I to nie w wieku 10 lat, ale też i w wieku starszym, że tak. I dziękuję za tegoroczną akcję w imieniu wszystkich, którzy z tej akcji skorzystali.